prawie go wszyscy już słyszeli. Daj mi choreografię. Okej, okay. No, dobra. Nic nie słychać? Domyślamy się. Każde słowo. Dawaj głośniej. Jeszcze. Jeśli ktoś umie tam podkręcić głośniej. Teksty są na Facebooku. Proszę. Teksty są na Facebooku. Sprawdźcie sobie. Wiedziałem, że tak będzie. Tłumaczenie na angielski. Google. Okej, dobra. Co? Raz, dwa, trzy, raz. No tak, to znaczy fajnie, bo... Zobaczymy wiele osób, których nie widziałem dawno. Nic się nie postarzał. Nikt nie utył, kurwa, no po prostu jesteśmy... Tak. Duchowo chyba co najwyżej. Siłownia. Siłaczka. Siłownia. Dobra. Zaraz okaże. Bo trochę zabrzmiało. Zastanawiam się, czy mam tam jakąś... zaszukiwać jakiejś ironii, sarkazmu. Było bardzo tutaj nikt. Pamiętaj, że oni też grają w Warszawie. Pamiętaj. Ale masz rację, Jasiek. Tu nikt nie jest złośliwy przecież. Ale ja szczurka z tego Janusza, ale ja szczurka. Mieszkałem z tym gościem przez dwa miesiące w jednym mieszkaniu. Nie! Była Puławska, Czechowska. Serio, kurwa, to taki czyściec trochę był. Odkryłem to na nowo jakby siebie. Nie interesują nas szczegóły! Wasze gejowskie szczegóły! Było dobrze! Heca! Gejowskie szczegóły! Prawda jest taka, że bardzo chciałeś. Weź między nas, byłby co z nami. Ale niestety jestem za bardzo maczo. Faktem jest, że Jasiek lubi... Nie, to miałbym, to bym sobie... Strzeliłbym sobie w stopę, kurwa. Dobra. Okej, odpocząłem gram. Bo się rozważamy, dobra. We'll be right back.
i tak, że ci ludzie przychodzą, chcą pogadać. Mają 16, 17, 18 lat. To tak jak my. Chcemy pogadać z tobą. Tylko my już nie mamy z kim. Nas nikt nie chce słuchać. Ale to ja się zaraz coś wam powiem, Jaszku. Rozmawiamy. No w każdym razie, że mi przychodzą, okazuje się, że świetnie są ubrani. Są otoczeni świetnymi gadżetami, modnymi, drogimi. Mają 1500 przyjaciół na Facebooku. A są zajebiście samotni, bo nigdy nie ma na nich 5 minut czasu w ciągu dnia. Na przykład starzy. Starzy nie wiedzą, do jakiej klasy oni chodzą. Czy do Humana, czy do Matfizu. W dupie to mają. No właśnie, chodzi o to, że 5 minut rozmowy w ciągu dnia może być naprawdę ważne, a czasem może uratować życie komuś. Żeby o tym nie zapominać. Tu dzisiaj jest parę osób takich, które... Przepraszam? Postanowiły rozprzestrzenić swoje wspaniałe geny. Gratuluję bardzo. Czasami to przypadek. Gdyby nie przypadek, ilu z nas by tutaj się było. W każdym razie... Mój imię mnie oszukał! W każdym razie... Nie tak, Boże, też mnie oszukał! Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, bardzo proszę. Złodzieje, Turek, złodzieje. 40 pills. Dzięki. Zresztą było tak, że jak zdarzało się, że trzeba było pogadać poważnie, to ja się mówię, tam chodź coś zjemy. Nie, to nie będę sama. Remedium na... Nic się nie zmieni. Na złotego świata. Jeszcze posłuchamy muzyki. Ja nie żartuję oczywiście. We are the runways. Okej. To było jedno. Słuchajcie, taki temat, który on się dużo mówi, pisze i kurwa gra o ścianę. Chodzi jakby kwestię tego, że
Polska jest takim specyficznym krajem, gdzie prawo w dużym stopniu, kultura, religia sankcjonuje, usprawiedliwia, daje rację bytu takim bardzo przemocowym relacjom między ludźmi. Czy to w domu, czy to w pracy, czy to w szkole. Ludzie są ślepi, nie widzą, nie chcą widzieć. To, co dzieje się za drzwiami, jest święte. Świętością boską, prawną i tak dalej. Chodzi o to, żeby naprawdę zwracać na to uwagę, żeby reagować. Czasem naprawdę trzeba niewiele zrobić, żeby ktoś po prostu przestał robić to, co robi. Bo sprawcy przemocy najczęściej są tchórze. To oni tchórze, którzy się karmią tym, że są bezkarni i że wszyscy zamykają oczy na to, co robią. A przemoc... No jebać. Jedna Polska katolicka. Okej. No pewnie. Już o to wszyscy walczymy, nie? Bye.
To przymili goście, świetny zespół. Mam nadzieję, że nie rozpadną się warszawskim zwyczajem, że będziemy razem pograć jeszcze. Dziękujemy Michałowi za koncert, Wolnemu, Popciuchowi, który tam liczy krosty. Zdrowia mu życzymy. Dzięki w ogóle. I mrówię! To taka epidemia, tak? Złapał. Naprawdę. Tak, złapał też? Nie, nie. Nie wiesz, Hec. Nie. Dzięki Dolores, dziękujemy Satan wszystkim. Ktoś pytał si kapito. Jest tutaj mnóstwo osób dzisiaj na sali, którym jestem wdzięczny za wiele rzeczy. Myślę, że każdy się może poczuć, że to nie mowa. Okej, okay. Taka mała dedykacja. Kawałek naprawdę o wielu osobach, które tutaj są, ich dotyczy. Ktoś ma ochotę mi pomóc, to poproszę. Nie.